Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Podróż do Wnętrza Ziemi. Skończyliśmy w tym biurze dla listonoszy. Szczerze nie mam pojęcia, co musimy teraz zrobić. Znaczy, wiem, że musimy odnaleźć pewną wieżę, w której będziemy mogli naprawić aparat naszego przyjaciela spod bramy i postaramy się w tym odcinku tę wieżę zlokalizować. Aczkolwiek, jak pewnie wiecie, w przygotówkach nie jest nigdy łatwo znaleźć drogę w jakieś miejsce, zwłaszcza jeżeli nie posiada się mapy. Myślę, że możemy pójść tędy. Tak naprawdę dowolna droga będzie tak samo dla nas użyteczna. Byleby tylko w końcu trafić na miejsce. Pogadajmy sobie do tego, znaczy zagadajmy do tego pana. Może będzie coś ciekawego mógł nam powiedzieć. No, biegnij. Aha. Tego pana to ona chyba olała. Okej, okay, czyli w tym momencie rozkradamy przedmioty ze straganu. To chyba tu wszystko, co możemy tu zabrać. Pójdziemy sobie do straganu obok. A może jeszcze do tej miłej pani? Tak, możemy sobie z nią pogadać. Ona chyba siedzi w czymś a la balon z jakimiś odnóżami, płetwami. Tak, to taki sztuczny pterodaktyl. How do you do, sir? My name is Ariane, and I'm a How do you do, miss? I'm Gustav, the balloonist of Askium. You're the newcomer. Yes, that's me. Okay. So you're a balloonist. Do you know? I should say so. I keep an eye on the surrounding. Oh, I'd like that. Can we? Well, my balloon needs a few adjustments. Dobra, myślałem, że będziemy mogli pomóc mu jakoś ten balon naprawić, ale chyba nie leży to w zakresie naszych obowiązków. Have you ever seen the diamond mine? No, it's too far away. There's a sea? Yes. Oh, wow. From the air, have you noticed a passage? No, I haven't. Besides, I... Is there any way I can help you get the balloon ready? Well, if you go to the university, see if you can get a bottle of helium. What leak? In the main tube. See for yourself. Dobra. Thank you for all the... You're very... To zerknijmy na tę machinę. No, come on. Nie chwycisz tego? Możemy to odciąć maczetą. Wow, szczerze. Może zatkamy to starą skórą dinozaura. Smar. Całkiem nieźle. I to chyba to jest ta wieża, o którą mi chodzi. Nie, to też nie to. Dobra. Akademia. All right, let's go. Ok, jesteśmy już na koło budynku Akademii. Więc możemy próbować szarżować główną bramę. I cóż ja miałem znaleźć? Miałem odnaleźć butlę helu. Żartujecie. Może... nie, to jest do laboratorium. Czyli będziemy musieli zdobyć jeszcze wejściówkę, przepustka? Nie, bo jest po prostu zamknięte. Dobra. To w takim razie może wypytamy tą babkę, która tu siedzi na tej ławce. Może ona da nam jakieś informacje. O tym, co tu się w ogóle dzieje? Nie, bo jest głucho, nie ma. Okej, czyli tak naprawdę wejście na akademię jest w tym momencie zamknięte. I cóż, idziemy dalej na rekonesans miasta. Centrum komunikacyjne, tu byliśmy, skrzyżowanie byliśmy, rynek też. Kurde. Największy problem jest w tym, że tak naprawdę... Nie wiem, baby. Rynek? Czyli co, mam się jakoś stąd... Dobra, wleźliśmy na rynku. Więc możemy tylko się zawrócić i spróbować szarżować dalej tam, gdzie był ten dinozaur. Może się uda.
W każdym razie nie warto z góry skazywać na porażkę naszej przepięknej wyprawy. Czyli co, teraz idziemy na rynek. I teraz chyba tutaj. W ogóle w lewą ścieżkę nie możemy skręcić. No, biegnij. Tylko, że ty nie masz gdzie biec, tak? I to serio przewrotna sytuacja. Aha, no i patrzcie mi się, gdzie też była ta nasza wielka wieża. Ona znajdowała się tuż obok głównej bramy. Użyjemy teraz naszego klucza do laboratorium. Wkleimy do środka. Poskonujemy informacje o naszych zasobach. Guns Lux 4. Fabryka Gunza wyprodukowała powiększalnik Guns Lux 4 w 1856 roku. Pracuje z płytką fotograficzną pokrytą mokrym kolodium. Podwójne dno i bardzo wytrzymałe miechy chronią wnętrze. Obiektyw wyposażony w soczewki, D-class, tworzy wysokiej jakości obrazy. Obiektyw ten uważany był za innowacyjny, głównie ze względu na pomysłowy system podłączonych luster. Dźwignia umożliwiała podniesienie lustra i powiększenie zdjęcia. Taki sam system używany jest w dzisiejszych powiększalnikach. Mechanizm używany do poruszania lustra i tył skrzyni były delikatne i często się psuły. Okej, czyli mniej więcej wiemy, co przyjdzie nam naprawiać. Tak przynajmniej w przybliżeniu. Jakiś kolejny skan. Czy może możemy podnieść? Aha. Czy to jest... tak to się nazywa? To jest ciemnia. Papier fotograficzny do wywołania, okej. Wow. Co my tu w ogóle możemy zrobić? Przeczytajmy jeszcze to. Instrukcja użytkowania. Umieścić arkusz światłoczułego papieru pod czerwoną lampą. Naświetlić film w powiększalniku przez około 5 sekund. Naświetlony papier umieścić w pierwszej kuwecie, wypłukać i osuszyć. Dobra, to chyba nie będzie trudne. Aha, spoczko. Od czego by tu zacząć? Aha, bo tak naprawdę nie mamy czego wywoływać jeszcze. Wiecie co, z braku laku stwierdziłem, że pójdę po prostu dalej poszukać jakichś śladów, ponieważ w gruncie rzeczy w tym momencie jestem w jednej wielkiej kropce, jako że nie mam pojęcia co robić. Nie wiem jak połączyć przedmioty, które już zebrałem i gdzie szukać tych, które ominąłem. Ej, serio, będzie dość ciężko. Poskładajmy do kupy fakty. To służy do jeżdżenia. Możemy zagadać jeszcze do tego typa, ponieważ on prowadzi sklep z antykami, może ma tę część do aparatu, której nam brakuje. Tak mi się coś wydaje, że może być to możliwe. Sklep. May I enter your shop? Please, come right. Okej. Thanks, Heracles. I wchodzimy. Na 1000% coś tu musi być. Coś, co nam się zresztą przyda. Coś mamy, jakieś... Tak, co to było? Księga. Czysta karta perforowana. Cokolwiek to jest. Kody recept. No okej. Coś tu było? Dobra. Wygląda to dziwnie. Na razie od tego odejdziemy. Mam jakąś palmę, zabawki. Tu możemy zmienić chyba perspektywę. Okej. Skanujemy zegar. Analiza zegara. Wykryto anomalię. Szczegóły. Szybszy rytm minutowy. Jedna minuta krótsza o 0,75 sekundy. That explains the year 2000. Okej. W takim razie, co my tu jeszcze mamy? Jakieś jajo. Księgi raczej mi nic nie dadzą. Ulala. Ten tygrys jest przerażający. O! A co to było? Ale fajne. Odkryliśmy właśnie tajne przejście.
Adam, what are you doing here? Ariane, I was waiting for you. O tak. I thought you were fleeing from the city. Well, actually, I need a potion. I can't make my... Why not? Because she's... Okay. Which potion do you need? Some Anagra of Syl. It's a revelation power. Okej, okay, w tym momencie te kody recept, które zdobyliśmy, pewnie dadzą nam możliwość wzięcia dla niego tego leku. What do you know about the diamond mine? Not much at all. It's a very old place, but all I know is that those who come back... You hadn't told me... You know, Ariane, I'd advise you not... Really? Yes, I don't know, but I... So do I. He's the one who gave the inhabitants the new... All right, I'll try to... Thank you. Dobra, przynajmniej w tym momencie... Mamy jakiś tam kolejny punkt do zaliczenia, czyli właśnie zdobycie lekarstwa. Jestem prawie, że... O, wow. Niezłe. To wszystko? No spoko. Lupa. Igła, młotek. Ajajaj, jak ja to kocham w przygodówkach. Tak jest. Pilne, przypomnieć Armandzie, by zamówiła biokardamon. Nie ma go już na stanie. Cokolwiek mogłoby mi to dać. Kosze. O, fuck. Co by tu dalej zrobić? Możemy się wycofać. A co jest na przykład tutaj? Dobra, nieważne. W każdym razie dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa, hej!